Dzień dobry. Gościmy dzisiaj w naszym studio jednego chyba z najbardziej aktywnych posłów, ministrów, pana Stanisława Szweda. Panie ministrze, zakończył się właśnie protest czy strajk nauczycieli. Z punktu widzenia rządu, którego jest pan członkiem, jak pan ocenia, kto wygrał, kto przegrał, czy są wygrani, przegrani i co dalej? Dzień dobry Państwu. No, przy strajku nie ma nigdy wygranych, bo to jest tak, że strajk powoduje, że są określone konsekwencje. Ja cieszę się, że ten strajk został zawieszony i tutaj dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do podejmowania takich decyzji. No, też uczestniczyłem bezpośrednio w rozmowach ze strony rządowej pod kierownictwem pani premier Beaty Szydło ze stroną związkową, zarówno ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, z Solidarności, jak i z Forum Związków Zawodowych, gdzie szukaliśmy rozwiązań, kompromisów. No, myślę, że te propozycje, które zaproponowaliśmy dotyczące tych 5 propozycji, które były przedstawione przez partnerów społecznych, 4 żeśmy przyjęli do realizacji, one będą realizowane, wychodziły naprzeciw oczekiwaniom. Nie był spełniony do końca ten główny postulat dotyczący kwestii podwyżek, czyli tej kwoty 1000 zł, później 30%, ale to mniej więcej wychodziło na tym podobnym poziomie. Wprowadziliśmy te zmiany dotyczące przyspieszenia podwyżek wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 roku na 1 września 2019 roku i jeszcze tam udało się też dodatkowo 5% zdobyć środków, czyli łącznie od 1 września byłoby to niespełna 10% podwyżki. 1 stycznia weszła 5%, czyli łącznie w tym 2019 roku to byłaby kwota podwyżki na poziomie prawie 15%. To są znaczne podwyżki, ale oczywiście ten problem dotyczący wynagrodzeń w sferze oświaty jako całości jest od wielu lat i myślę, jakby przez te kolejne lata nie było mrożenia, w poprzednich latach mrożenia tych płac, to dzisiaj też byśmy rozmawiali o innej sytuacji. Nie da się w ciągu nawet jednej kadencji parlamentu czy rządu wypełnić tej luki, która powstała, ale to jest, tak mówię, proces. Jesteśmy też po pierwszych obradach tak zwanego okrągłego stołu dotyczącego oświaty pod tym kierownictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie szukaliśmy też rozwiązań na, powiedziałbym, reformę całego systemu oświaty. Żałuję, że nie wzięły udziału w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, bo każda dyskusja może przynieść jakieś dodatkowe elementy. Tu w tych propozycjach, tak już wspomniałem o tej podwyżce dotyczącej wynagrodzeń 1 września, będzie również 300-złotowy dodatek wychowawczy, którego nie było. Jest rezygnacja z tego dłuższego okresu stażu dla najmłodszych nauczycieli z 2 lat do 9 miesięcy. To są konkretne propozycje, które wychodzą naprzeciw oczekiwań nauczycieli. I oczywiście tutaj był ten problem, który był bardzo trudny i myślę, że tutaj kwestia związana z egzaminami, czyli czy wcześniej z egzaminami ośmioklasistów, czy z egzaminami gimnazjalnymi, a teraz kwestią matury była bardzo trudna zarówno dla uczniów, bo to jest jakby rzecz tutaj najważniejsza, ale też i rodziców, i też dla nauczycieli, bo ja też mam świadomość, że ktoś przygotowywał swojego podopiecznego do matury, i teraz stanął przed dylematem, czy go decyzją, powiedziałbym, strajkową nie dopuścić do matury, czy dopuścić. No, całe szczęście, że tutaj ta sprawa została rozwiązana. Też myśmy jako strona rządowa tutaj zapewnili, że wszyscy muszą być dopuszczeni do matury, nie mogą być maturzyści zakładnikami sytuacji strajkowej. Są też taka szybka zmiana ustawy, która dopuszcza, że zarówno w przypadku niezebrania się rad pedagogicznych dyrektor będzie mógł taką klasyfikację podjąć. W przypadku jeszcze jakby taka sytuacja była, że dyrektor z różnych przyczyn nie może, to również organ prowadzący, czy w tym przypadku burmistrz, prezydent, czy wójt, może wyznaczyć nauczyciela, który taką weryfikację przeprowadzi. Ale byłoby to coś a la
Matura honoris causa. Tak? Znaczy, no, tak powiedziałem, no, nie może być tak, że uczeń nie z własnej winy no, mógłby być ofiarą prowadzonego strajku. Strajk nie może doprowadzać do sytuacji, która no, drugiej osobie w jakiś sposób coś uniemożliwia, a w tym przypadku byłaby to kwestia związana z uczniem, który nie zostałby dopuszczony do matury. I cieszę się, że ta sprawa w ten sposób została rozwiązana. Zadeklarowaliśmy, że będziemy te zmiany, które zostało podpisane porozumienie pomiędzy rządem a Związkiem Zawodowym Oświaty Solidarności, że to będzie w miarę szybko realizowane. No i tak jak mówię, jesteśmy otwarci na rozmowy, czekamy, żeby tutaj do tych rozmów podejść merytorycznie. Wszyscy mamy świadomość, że szkoła wymaga reformy, wymaga zmian i to słyszymy ze strony zarówno po pierwsze nauczycieli, organów prowadzących, czyli samorządów i też rodziców, bo przecież też mamy świadomość, że nie wszystko jest tam, jak to się mówi, wszystko w porządku. Dzisiaj ta szkoła też jest z jednej strony przeładowana programowo, z drugiej strony też mamy różne problemy finansowe i to trzeba szukać rozwiązań. Ja uważam, że tutaj ta droga, którą zaproponował premier Mateusz Morawiecki, czyli takiego okrągłego stołu z udziałem wszystkich partnerów, jest najbardziej właściwa, bo to, co proponowały związki, tylko Rada Dialogu Społecznego, to mamy dwie strony, czyli mamy tylko pracodawców i stronę związkową. To według mojej oceny, ale też oceny rządu jest za mało, bo musi być w tym i też reprezentacja samorządu, bo przecież organami prowadzącymi są samorządy, ale też bardzo ważne są rzeczywiście rodzice. I myślę, że pod tym kątem cieszymy się, że strajk został zawieszony, że młodzież może spokojnie przystąpić do matur, no i życzymy im powodzenia przy maturach. Panie ministrze, czy wydaje się rzeczywiście właściwe procentowe ustalenie podwyżek pensji? Czyli te najniższe pensje, przyzwyczajone na przykład nawet o 20%, to będzie i tak minimalna kwota. Natomiast ci nauczyciele, którzy już praktycznie przeszli wszystkie szczeble kariery zawodowej, otrzymają bardzo sowite wynagrodzenia. No to jest ten cały problem, z którym myśmy się spotkali, jeśli chodzi o postulaty strony związkowej. Bo jeżeli była kwota podwyżki 1000 zł, to w przypadku nauczyciela dyplomowanego, jeżeli ta kwota byłaby dołączona do płac, to byłaby to kwota ponad 2000 zł podwyżki. Tych nauczycieli jest najwięcej, ponad 60%. Są później nauczyciele kontraktowi, mianowani, no i ci najmłodsi starzyści. I tu też ta dyskusja właśnie powinna polegać na tym, żebyśmy no, zbudowali taki model płacenia za pracę w szkole, który z jednej strony będzie efektywny, a z drugiej strony będzie też brał pod uwagę to, o czym Pan mówi. No, większy wysiłek, większe, nie wiem, trudniejsze przedmioty do nauczania. To tutaj muszą no, fachowcy w tej sprawie się wypowiadać, bo potocznie by się nieraz wydawało, że jeden przedmiot jest łatwiejszy od drugiego, ale to już trudno nam oceniać, którzy nie prowadzą zajęć czy to z młodzieżą, czy z dzieciakami, czy inne kwestie, choćby kwestia uczenia tych najmłodszych, czyli to podstawowe wykształcenia, czy tych, którzy są starsi. Jak się rozmawia z nauczycielami, to jeden mówi, no to spróbuj tam uczyć tego najmłodszego, nie, który przychodzi świeży, nie? A drugi mówi, a co tam za nauka takim, jak my tam w tych dorosłych. Także to jest naprawdę, nie jest łatwo ustalić, ale myślę, że to jest właśnie potrzebna takiej dyskusji, jak ten system zbudować, żeby on był bardziej efektywny w sensie nauczania, ale też pozytywny dla nauczycieli, no bo oczywiście tutaj jest zgoda, jeżeli nauczyciel zarabia na poziomie najniższej krajowej, no to nie jest to w porządku, nie? Bo też no, musimy dążyć do tego, żeby te pensje były na odpowiednim poziomie. Panie ministrze, to ja rozumiem jest punkt widzenia przedstawiciela rządu, ale pan jako wieloletni związkowiec, działacz związkowy. Jakby pan zmienił troszeczkę rolę i ze strony związków spojrzał na problem?
No, ja nie ukrywam, że będąc tutaj też w jakiejś części w tym zespole negocjacyjnym, uważam, że w negocjacjach każda ze stron musi iść na jakieś ustępstwo, bo po to są negocjacje. I ja też tak traktuję stanowisko Związku Zawodowego Solidarność, które podpisało to porozumienie. Jeżeli podałem przykład, że na 5 postulatów 4 są podpisane i spełniane przez stronę rządową, no to jest to no duże otwarcie i tak też to traktujemy nawet w tych kwestiach podwyżkowych. Także uważam, że ta powiedziałbym, sprawa negocjacyjna no jest ważna. Nie obserwowałem takiego ustępstw po stronie ZMP i Forum Związków Zawodowych, bo zmiana kwoty 1000 zł na 30% w formie, że tak powiem, bezpośredniego niczego nie zmienia. I ja uważam, że tutaj Związek Nauczycielstwa Polskiego popełnił błąd, że w to wciągnął bardzo mocno polityków opozycji, bo to nie pomaga w takich rozmowach, negocjacjach, ale to już droga, którą wybrał pan Broniarz, nie myśmy tę drogę wybierali. Z naszej strony byliśmy i cały czas przygotowani na rozmowy. Te rozmowy po naszej stronie uczestniczyliśmy w tych rozmowach. Tylko jak mówię, no jeżeli nie było ani kroku, że tak powiem, wstecz po stronie ZMP, no to było trudno w tych rozmowach. No, jak ostatecznie ten wynik w sensie jakby zawieszenia strajku jest pozytywny dla wszystkich stron, bo mówię, najważniejszą dla nas kwestią było, żeby maturzyści mogli spokojnie się do matur przygotować. Ale tak jak powiedziałem na początku, strajk nigdy nie jest wygraną żadnej ze stron, ani strajkujących, ani tych, którzy ten strajk w jakiś sposób zakończyli, bo on zawsze no, od gdzieś tam zawsze pozostaje. No, będzie to na poziomie zarówno szkoły, ale też i te kontakty, które są pomiędzy stronami związkowymi, a choćby w samym związkach, ale również między stroną rządową, nie są zapewne łatwe, ale tutaj jesteśmy gotowi, tak powiedziałem, na rozmowy i liczymy, że do tych rozmów dojdzie. Czyli jest pan optymistą? Jestem optymistą. Wspomniał pan też o pewnych ograniczeniach finansowych, że tak jak słyszymy, no budżet nie jest z gumy. Natomiast no, sztandarową sprawą znowu jest Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim, ale również rządu, 500 zł na każde dziecko, co no, niewątpliwie obciąży budżet. Czy jest szansa, że ten program w kontekście na przykład podwyżek nauczycieli i nie tylko, bo wszystkie inne grupy budżetowe również upomną się o swoje, prawda, i zaczną negocjować. Czy jest szansa rzeczywiście na realizację tego wszystkiego, co państwo obiecujecie? Znaczy program 500+ już jest przyjęty przez parlament. To będzie wsparcie dla każdego dziecka do 18 roku życia. Od 1 lipca ten program wchodzi w życie. Oczywiście to jest program skierowany dla bardzo dużej grupy naszych obywateli, bo to będzie z tego programu korzystało prawie 7 milionów dzieci. Czyli to jest program bardzo szeroki, otwarty. On się bierze z tego, że też no, to jest pierwszy program, który w tak szerokim zakresie bezpośrednio pomaga polskim rodzinom. I on jest dobrze odbierany, bo z jednej strony poprawa materialna sytuacji rodzin, a z drugiej strony też bardzo ważny czynnik, jakim jest demografia, na którym nam wszystkim no, musi zależeć, bo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. I ten program ma taki cel. Ja nie łączę programów takich społecznych, bo on jest jakby potrzebny, z innymi kwestiami, które też trzeba rozwiązywać, choćby kwestia, to o czym pan wspomniał, poprawy wynagrodzeń w sferze budżetowej, ale nie tylko, bo przecież kwestia wynagrodzeń jest ważna dla każdego, który pracuje i jest duża różnica między sektorem prywatnym a sektorem publicznym. To się wzięło też z tego, że 8 lat płace za rządów PO-PSL były mrożone, bo jakby przynajmniej te podwyżki inflacyjne były, to dzisiaj nie mielibyśmy takiego dużej różnicy. Nie da się tego nadrobić w ciągu jednej kadencji, choć te dokładamy do każdej
w każdym roku do sfery budżetowej wyższe środki na podwyżki niż wynikałoby ze z kwestii inflacyjnej. I tutaj, tak mówię, program 500+ jest programem, który no, ma ten cel prorodzinny. On wymaga wysiłku całego państwa, bo przecież płacimy to z naszych podatków wszystkich wspólnych. I uważam, że to jest, tak powiedziałem, pierwszy program, który bezpośrednio finansuje czy dofinansowuje działalność naszych rodzin, naszych podopiecznych. W tym roku dodatkowo na to potrzeba 10 miliardów złotych. Te środki w budżecie będą, bo mamy dobrą sytuację gospodarczą i to też wpływa, że te środki są. No i w przyszłym roku 41 miliardów bezpośrednio trafi do polskich rodzin. Także z punktu polityki państwa, polityki rodziny to jest to bardzo dobre rozwiązanie. I tym samym przechodzimy do kolejnego tematu. Dosyć łagodnie. Skąd te pieniądze muszą się w budżecie znaleźć? Blady strach, szczerze mówiąc, pada na przedsiębiorców, którzy słyszą coś takiego jak test przedsiębiorczości, o którym nikt za bardzo nic nie wie, natomiast podobno wszystkie przedsiębiorstwa pod tak zwaną lupę. Czy nie, no to tutaj się też rozpoczęła się nad tym dyskusja, to był jeden z propozycji Ministerstwa Finansów, tak zwany test przedsiębiorczości. Chodziło o to, aby, że tak powiem, przy funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, te przedsiębiorstwa no, po prostu nie omijały prawa, czyli zakładane fikcyjne przedsiębiorstwa, które korzystają z różnego rodzaju ulg podatkowych, a tak naprawdę nie są przedsiębiorcami. Temu miał służyć ten test przedsiębiorcy. Z tego na dzisiaj wycofaliśmy się, temat był nieprzygotowany, poszedł, że tak powiem, w eter, bez też no, dyskusji na ten temat, bo myślę, dla każdego przedsiębiorcy, który normalnie funkcjonuje na rynku, ważne jest, żeby na tym rynku ta konkurencyjność była dla wszystkich jednakowa, żeby nie było tak, że w ramach przedsiębiorców jedni, że tak powiem, drugich próbują gdzieś tam oszukać. I taki był cel. Ale tak mówię, ten temat na dzisiaj nie będzie kontynuowany. Potrzeba dłuższej dyskusji na ten temat przy obecności też oczywiście reprezentacji przedsiębiorców, bo to no, absolutnie nie ma z naszej strony ani intencji, ani zgody na to, żebyśmy przedstawiali takie propozycje, które uderzą w przedsiębiorców. Uszczelnianie systemu podatkowego, systemu VAT-owskiego jak najbardziej tak, bo z tego są też kwestie związane z naszymi podatkami, ale nie, że komuś będziemy utrudniać działalność, czy kogoś ścigać, jeżeli takiej potrzeby po prostu nie ma. Także stąd też te decyzje, które mówią o tym, że na dzisiaj ta sprawa została tak jakby wstrzymana, nie będzie dalej kontynuowana. Panie ministrze, chyba większość z nas sądzi, że żeby być członkiem rządu, zaproszony do rządzenia krajem, dużym krajem, trzeba mieć pewne predyspozycje, pewne doświadczenie, pewne wiadomości. I tak się pewno dzieje. Natomiast słyszymy, że większość rządu wybiera się do Brukseli. Myślę, że Między innymi pan minister. To jest trochę inna kwestia. Myślę, że te wybory do Parlamentu Europejskiego mają też większą wagę niż było do tej pory. Z jednej strony kwestia funkcjonowania Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, gdzie tutaj ta sprawa dla nas jest niesłychanie ważna ze względu na to, że w ostatnich latach obserwujemy podział w Unii Europejskiej, tak jakby podział na dwie prędkości, czyli państwa te, które są wiodące w Unii Europejskiej, a te państwa, które wchodziły do Unii, między innymi też nasz kraj, są traktowane trochę inaczej. I stąd też, myślę, taka walka o to, żeby w tym parlamencie mieć mocniejszą, silniejszą reprezentację. Stąd też listy, które zostały tworzone we wszystkich ugrupowaniach, są bardzo mocne, składające się ze znanych ludzi, z osób, które też są, tak jak w moim przypadku, członkami rządu. Czyli żeby z jednej strony wzmocnienie listy, a z drugiej strony też no, doświadczenie. Ja też w tej branży, którą reprezentuję, czyli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki, często w rozmowach czy w różnych radach europejskich uczestniczę, choćby kwestia pakietu mobilności, bardzo mocno dotyczące naszych kierowców. No, na dzisiaj temat trochę zawieszony, ale wiemy, jakie były przygotowania. No,
na dzisiaj parlament zakończył bieg, ale nie zakończyła się sprawa, bo i zarówno Niemcy i Francja bardzo mocno naciskają, żeby ten pakiet bardzo niekorzystny dla naszych przedsiębiorców przyjąć. Czy sprawy dotyczące spraw swobodnego przepływu pracowników, no to nie może działać tak, że my mamy ograniczenia, albo naraz my jesteśmy w stanie, nasi przedsiębiorcy, podnieść płace na poziom płac, które są w Niemczech czy we Francji, bo to jest po prostu niemożliwe. To jest właśnie takie uderzanie w państwa słabsze, a nie po to wspólnie razem jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby kosztem innych szukać rozwiązań. Czyli tutaj też jest ta kwestia. I to ja mówię z tej mojej pracy, nawet krótkiej rządowej, jak ważny jest też ten głos, który z naszej strony musi tam wpływać. Niestety nie zdają egzaminy dzisiaj te formacje, które są w Unii, bo co z tego, że posłowie Platformy są w grupie, która rządzi Unią Europejską, jak też przegrywamy przez to. Czyli też ta ich pozycja w tych ich ugrupowaniu Partii Ludowej jest słaba, bo no nie przebijają się ze swoimi propozycjami. Stąd trzeba budować inne sojusze, inne większości, żeby takie rzeczy, o których w tej chwili chyba wspomniałem, no nie miały miejsca. No to jest jedna kwestia ważna. No druga kwestia, oczywiście, no my też mamy ten rok, tak się złożyło, że to jest rok podwójnych wyborów, bo mamy wybory parlamentarne za niedługo, bo na jesień, krajowe, i one też w jakiś sposób oddziałują na te decyzje, które podejmujemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo ten okres jest dosyć krótki. Stąd też wszystkie ugrupowania wystawiają najsilniejszych kandydatów. No, najczęściej to są osoby, które są albo posłami, albo no, które osoby już funkcjonują wiele lat w polityce, no bo to też jest taki, powiedziałbym, urok wyborczy, że te osoby są bardziej rozpoznawalne, bardziej znane. No i też reprezentujemy formację. No, oczywiście ja reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość i osoby, które będą głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, w tej dziesiątce będą szukały swojego przedstawiciela. Ja w regionie tutaj Bielska-Białej, czy Podbeskidzia, Żywiecczyzny, czy powiatu cieszyńskiego, jestem z Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny kandydat, no i liczę, że te głosy, które są tutaj, będą kierowane na nasze ugrupowanie, mam szansę, że tak powiem, zebrać, ale jak będzie, to już wyborcy zdecydują. Przed nami majówka, tak troszeczkę lżej. Dużo bardzo ciekawych i imprez towarzyskich, kulturalnych, ale również święto 3 maja, Dzień Flagi. Czy utożsamiamy się z tą polskością, na której tak zależy Prawo i Sprawiedliwość? Ja myślę, że tutaj szczególnie też, no, oczywiście święto 3 maja, to no, wspominamy historycznie, wielokrotnie się odwołujemy do drugiej konstytucji, która powstała na świecie po konstytucji amerykańskiej. Warto do niej też tak sięgać, ale też warto sobie zawsze przypomnieć, w jakim na okresie powstawała, w jakim momencie historycznym, jak było trudno, a jednak powstała. Nie przenosząc to nawet na nasz teraz grunt, jak byśmy chcieli rozpocząć dyskusję nad zmianami w Konstytucji, no dzisiaj takiego pola niestety nie ma. Dzień Flagi, myślę, bardzo ważne święto, które warto promować, żeby Polacy utożsamiali się z biało-czerwoną flagą, żeby wywieszali flagi. Jest lepiej, ale jeszcze nam daleko brakuje do takich standardów. Cieszymy się na różnych meczach reprezentacji, gdzie stadiony są, czy hale sportowe są biało-czerwone i pięknie to wygląda i wszyscy żyjemy tym. I myślę, że też jeżeli przy okazji zarówno 2 maja, 3 maja nasze miasta są biało-czerwone, to też jest bardzo fajnie i ono też pokazuje nasze przywiązanie do ojczyzny, do flagi, naszego patriotyzmu i też dużo też robią już w tej chwili samorządy w tym zakresie, bo z jednej strony i też te miasta są też dekorowane, ale od każdego z nas zależy, czy tę flagę powiesi w domu. Dzisiaj nie ma z tym problemu, bo i flagi są dostępne, i uchwyty są dostępne, wszystko jest, tylko trzeba chęci, a myślę, że tutaj przez to właśnie, że też również rozmawiamy na ten temat, łatwiej do nas wszystkich docierać i przekazywać, że 2 maja warto flagę powiesić.
Ja już wieszam na 1 maja, bo to już się zaczyna też święto pracy i świętego Józefa Robotnika, czyli cały mamy ciąg pierwszy, drugi, trzeci. Flaga już będzie u mnie w domu wisiała. To są dobrodziejstwa demokracji. Kiedyś po prostu był nakaz wywieszania flag i flagi wisiały. Dlatego dzisiaj nie ma przymusu, ale warto o tym mówić, żeby każdy sobie też sam podejmował decyzję. Jest zdecydowanie lepiej, bo przecież pamiętamy, że parę lat temu to w ogóle pojedyncze flagi gdzieś tam wisiały, a dzisiaj jednak już na budynkach, nie mówię o budynkach użyteczności publicznej, bo one są wywieszane, że tak powiem, z urzędu, ale na naszych prywatnych domach te flagi, czy w oknach, blokach też się pojawiają. Panie ministrze, rozpoczęliśmy rozmowę od wspomnienia, że jest pan jednym z najbardziej aktywnych posłów i członków rządu. No, czy już tak z ciekawości, czy przeznaczy pan chociaż dzień, dwa na odpoczynek w majowe dni? No ten majowy będzie dosyć trudny, bo też jak pan wspomniał, kandyduję w wyborach do parlamentu, no to oprócz tych obowiązków, powiedziałbym, poselsko-ministerialnych, które są przy okazji święta, czy to 1 maja, czy 3 maja, czy 2 maja. No jeszcze jest ten moment, gdzie też uczestniczymy w spotkaniach z wyborcami. Także no będzie tutaj tego czasu dla rodziny bardzo mało, ale zawsze tam jakoś jestem w stanie parę godzin wygospodarować, żeby przynajmniej z wnukami pobyć, bo oni tutaj za dziadkiem tęsknią. Także to jest ten moment, gdzie możemy się na krótko spotkać, a też są zafascynowani biało-czerwoną choćby flagą czy innymi, bo to jest dla nich też ważne. I to widzę na przykładzie tych moich dwóch chłopaczków, jak oni tym żyją, ale też żyją dlatego, że o tym mówimy, że też dajemy dobry przykład. To też jest taki fajny przykład, gdzie można poprzez dzieci też wiele fajnych rzeczy robić. Także życzymy jak najwięcej tych chwil z wnukami. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.